Witam w kolejnym odcinku. Jest to już 9 odcinek podcastu Rumble. Dzisiaj jest z nami Kasia Kazior. Cześć Kasia. Cześć. I Andrzej Lipka. Cześć Andrzej. Czołem. Oraz ja, czyli Tomek Karmowski. Cześć wszystkim. Zaczniemy może od tego. W ubiegłym tygodniu nie było na podcaście z nami Kasi. Kasia była w Londynie, gdzie odkrywała tajniki różnych typów osobowości z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie ze Stanów. W związku z tym porozmawiamy o różnych modelach klasyfikowania osobowości człowieka i jak wykorzystywaliśmy lub jak można je wykorzystać w biznesie, w firmach. Drugim tematem będzie stan edukacji w Polsce. Będzie to temat, który pociągnie przede wszystkim Andrzej. Porozmawiamy o trendach, jakie widzimy, między innymi edukacji domowej dzieci. Zastanowimy się nad tym, jak na tle innych krajów wypada edukacja w Polsce i czym się różni na przykład od Stanów Zjednoczonych. Więc tak, zaczniemy od tematu osobowości, Kasia i Londynu. Kasia, oddaję Ci głos. Hej, tak. Tak jak Tomek powiedział, cały zeszły tydzień byłam w Londynie na kursie związanym z jedną z typologii osobowości, która nazywa się Enneagram. Natomiast ja w ogóle typologiami osobowości, czyli taką próbą podzielenia ludzi na różne podobne do siebie typy osobowości po to, żeby dać też tym osobom, tym grupom powiedzmy osób jakieś wskazówki, pomóc podejmować lepsze decyzje. Tym tematem interesuję się już właściwie od liceum. Pisałam maturę międzynarodową z psychologii. Już wtedy zaczął się dla mnie ten temat i poczułam jakoś jego istotność, ale chyba tak najbardziej mnie to uderzyło i pierwszy raz zetknęłam się tak stricte z typologią osobowości, która nazywa się MBTI, czyli Myers-Briggs Type Identification w McKinsey. Kiedy zaczęłam pracę w McKinsey'u, każdy jeden konsultant jako jeden z kluczowych elementów takiego wstępnego treningu przechodził przez test MBTI i dostawał informacje o swoim typie osobowości, czy jest ekstrowertyczny, czy bardziej kieruje się myśleniem, czy emocjami. I potem porównywaliśmy je ze sobą. I dla mnie to było takie, o wow, to było takie dla mnie pierwsze odkrycie, że dobra, ludzie po prostu zachowują się inaczej. Nie dlatego na przykład ktoś, nie wiem, nie podąża za planem, a ja tutaj po prostu staram się stricte wypełnić plan. Nie dlatego, że jest, nie wiem, leniwy albo nie ogarnia, tylko dlatego, że ma inną percepcję czasu. I niektórzy ludzie na przykład nie do końca przemawiają do nich moje argumenty, bo po prostu myślą w inny sposób. I nagle dostałam takie narzędzie, że jeśli ja trochę przeformułuję mój sposób komunikacji, to kurczę, po prostu ja jestem w stanie nagle się dogadać po prostu z każdym, zrozumieć każdego i to nam w zespołach w McKinsey'u bardzo pomogło po pierwsze w ogóle zaakceptować to, że inni ludzie będą pracowali w inny sposób i to jest okej, i to jest normalne i z nami jest wszystko w porządku, i z nimi jest wszystko w porządku i dało nam taki język też trochę, można było w bardzo łatwy sposób powiedzieć jakoś skrótowo, o ja jestem INTJ, to dlatego w ten sposób się zachowuję, już nagle wszystko było jasne i nie było wątpliwości, dlaczego działamy w jakiś inny sposób. Natomiast dlaczego Enneagram? Ten kurs, na który pojechałam, prowadziła Beatrice Chestnut, która jest takim absolutnym w ogóle guru w tym momencie, jeśli chodzi o tę typologię osobowości. Pracuje w San Francisco od 30 lat, jest coachem, jest doktorem psychologii i napisała książkę, która jest taką w ogóle z bardzo grubą książką, całą taką systematyką tej typologii. Więc to, że przyjechała do Londynu i robiła ten warsztat, no to dla mnie było oczywiste, że ja chcę tam być. I dlaczego ten Enneagram? Wiele z typów osobowości, pewnie jak ktoś robił jakiś taki test i dostał taką odpowiedź, one nie są takie do końca użyteczne. To jest czasami taka informacja, okej, jestem introwertyczny, no to oznacza dla mnie to i tamto, ale dalej nie za bardzo idzie za tym jakakolwiek akcja. Natomiast Enneagram to jest w ogóle jedna z najstarszych typologii osobowości, bo sięga w ogóle starożytności i ona mówi z obserwacji tego, w jaki sposób ludzie się zachowują, że jest 9 kluczowych archetypów człowieka, w jaki sposób ludzie się zachowują i wynika to z
kluczowej, niezaspokojonej potrzeby, takiej jeszcze z takiego bardzo wczesnego, pierwotnego dzieciństwa. Jeśli ktoś miał niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, będzie się zachowywał zupełnie inaczej niż ktoś, kto dostał taki bardzo wczesną informację, że na przykład twoje potrzeby są nieistotne, moje potrzeby na przykład jako mamy są istotne. I w związku z tym, w zależności od tego, jaka była ta niezaspokojona potrzeba, ludzie rozwijają się w jeden z tych właśnie 9 takich sposobów i tak naprawdę zachowują się dość mocno podobnie do siebie i dzięki temu, że wiemy, co zapoczątkowało ten problem, to wiemy, jak go potem rozwiązywać. Takim przykładem archetypu jest na przykład archetyp, który jest archetypem 8, nazywa się Challenger. To jest taka typowa osoba, która w dzieciństwie, często to było na przykład najmłodsze dziecko, albo słabsze dziecko, albo z jakiegoś powodu rodzice nie mieli czasu się tym dzieckiem zajmować, albo na podwórku było dużo silniejszych dzieci, więc to dziecko się nauczyło, że okej, nikt o mnie nie zadba, jak ja o siebie nie zadbam, to po prostu nikt się mną nie zainteresuje, więc od tej pory mój taki schemat myślenia, który ja rozpoczynam teraz i tak naprawdę on będzie działał przez całe życie, jest taki, dobra, ja muszę zadbać o swoje interesy. Najważniejsze jest to, żeby być silnym, żeby nie potrzebować od nikogo pomocy i być po prostu osobą, która silnie idzie do przodu. No i taka osoba ileś tam czasu sobie po prostu działa w taki, a nie inny sposób. Do momentu, w którym ilość tej złości na to, że po prostu cały czas musi walczyć, cały czas musi być silna, cały czas musi trzymać gardę, nie może od nikogo wziąć żadnej pomocy, nagle to zaczyna takiego człowieka przytłaczać. Plus interakcje w pracy stają się coraz trudniejsze, interakcje w rodzinie nie są przyjemne. Zaczyna się też, jeśli ktoś ma dzieci, to myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby gdzieś tam rozpoznać tą swoją osobowość, żeby to nie działało na dzieci. I w momencie, w którym człowiek, który jest na przykład właśnie tym typem challengera, dowiaduje się, okej, dobra, ja jestem taki, moją główną emocją jest po prostu złość, moim głównym problemem jest to, że ja nie dopuszczam do tego, że ja mogę potrzebować pomocy i cały czas jakby zaprzeczam, że potrzebuję pomocy, ja jestem silny, ja po prostu dam radę przez całe życie. Kiedy ta osoba się dowiaduje o tym, są bardzo łatwe takie antidota na to, jak z tym zadziałać. I taką pierwszą na przykład lekcją dla tego typu osobowości jest po prostu powoli zacząć odpuszczać, nie być tak silnym i na przykład delikatnie korzystać z pomocy innych osób. Więc to jest jeden z przykładów. Trochę nie bez kozery go tutaj akurat przytoczyłam. My pytanie do Was, czy wiem, że robiliście nagram, pytanie do Was właśnie, jakby co Wy o tym sądzicie i czy miało to jakiś usefulness dla Was? Andrzej? No ja powiem, że właśnie zostałem zdiagnozowany publicznie w podcaście, który tutaj zaczęliśmy z Tomkiem, ale myślę, że dla mnie taki duży wniosek jest i myślę też dla ludzi, którzy by słuchali i chcieli takie testy robić, że ja zrobiłem sobie nagram z testu online. Fajnie, wiadomo, pewne rzeczy, wiedziałem właśnie, że jestem ósemką głównie, tam 98% chyba miałem w tym tej ósemki, czyli Challenger, poczytałem trochę, ale to, co ty powiedziałaś, Kasia, ja tego nie wiedziałem. To znaczy, to jest dużo więcej, jakby rozumiem dużo bardziej korzenie tego, skąd to się bierze, jak to może być mocno zaprogramowane, wgrany Enneagram i mogę powiedzieć, że to też takie podejście do tych testów jest lepsze, to znaczy dobre zrozumienie skąd to się bierze i co dokładnie znaczy niż tylko przejście szybkiego testu. Natomiast no, dla mnie też jest to fajne, że to, jak widzę, że ja nie tylko mam ósemkę, bo tam w tym teście są te różne procenty tego enagramu. Ja mam głównie tą ósemkę, ale zaraz potem to jest jedynka i piątka, czyli też jakieś kolejne, o których też są jakieś tam informacje, więc dla mnie na pewno no, praktycznie wszystko, co powiedziałaś, się pokrywa jakoś tam i z moją historią i z tym, jak działam i też tak, jak próbuję w pewien sposób te antidota, o których mówisz, wprowadzać w życie, żeby mieć trochę więcej balansu i po prostu nie zwariować. Z mojej strony, no ja też akurat jestem ósemką.
No nie wiem, co tutaj można dodać. No, jeśli chodzi o wiedzę Kasi, no to jestem pod wrażeniem. To akurat moje zainteresowanie tematem nie jest tak jak dłużej. Kasia jest osobą, która wie na ten temat najwięcej z osób, które znam. Zresztą też bezpośrednio ma dostęp do wiedzy topowej, tak jak powiedziała. A Kasia, kim ty jesteś? Jakim typem? Jakim typem, tak? Tak, ja jestem typem jeden, który nazywa się reformer albo perfectionist. I historia tego typu zaczyna się oczywiście w dzieciństwie, i to jest dziecko, które bardzo wcześnie w życiu nauczyło się, że są różne zasady, które rodzice dyktują. Często to jest mama, a tata brakuje jakiegoś silnego ojca, który daje po prostu zasady, i to dziecko wie, dobra, są jasne zasady, ja wiem, z jakimi zasadami działać. To jest raczej dziecko, które widzi, dobra, nie ma jasnych zasad, ale czasami dostaje po prostu ochrzan za to, że nie są pozmywane naczynia. Innym razem są pozmywane, ale są źle poukładane i też dostaje ochrzan. Więc to dziecko się uczy, okej, ja po prostu będę spełnię wszystkie wymagania, jakie tylko można sobie wymyślić. Będę uważać na każdą jedną rzecz, która może pójść nie tak, tak żeby nikt nigdy mi nie zarzucił, że robię coś nie tak. No i potem ewoluuje to w taką osobowość, która szuka rzeczy, które trzeba poprawić, która jest skupiona na tym, co jest nie tak, co nie działa we mnie, co nie działa w innych ludziach, i tworzy to dużo napięć. I to jest na przykład typ osobowości, który ma najczęściej problemy z chorobami autoimmunologicznymi. Czyli to jest osoba, która kieruje do siebie dużo takiej krytyki, takiego weryfikowania cały czas, czy robię dobrze, czy robię dobrze. No i takim głównym antidotum, bardzo przyjemnym zresztą, jest na przykład bycie bardziej leniwym, albo odpuszczanie pewnych obowiązków, albo nie robienie na 100%, tylko good enough. Więc na przykład ten mój typ osobowości ma bardzo przyjemną taką listę rzeczy, które musi robić. Tam zatroszczyć się o siebie, odpuścić jakiś obowiązek, zachowywać się specjalnie źle, właśnie być nieco złą osobą. Dla mnie to jest ciekawe, że właśnie w dzieciństwie mamy tę jedną taką kluczową właśnie potrzebę i jeden sposób zachowania. I to jest w ogóle osobowość. To jest właśnie ciekawe, czym jest osobowość. Osobowość to jest taki zestaw zachowań, przekonań, czy odruchów, czy emocji, które mamy, które działały w dzieciństwie, nauczyliśmy się ich i są taką jakby zbroją na nas, która pozwala nam przetrwać w świecie. I w pewnym momencie zaczynamy nadużywać tych mechanizmów. Czyli do każdej jednej rzeczy, jak mamy młotek, nauczyliśmy się używać młotka, to do wszystkiego podchodzimy z tym młotkiem. Czyli na przykład w moim wypadku, jeśli ja się po prostu nauczyłam, że po prostu jestem poirytowana, jak coś jest nie tak i nie wszystko jest dokładnie po prostu tak, jak powinno być według moich standardów, no to po prostu z tym będę podchodziła do każdej jednej relacji. I zawodowej, i prywatnej, i do siebie. I praca ze swoją osobowością polega na tym, żeby zacząć korzystać z tych innych mechanizmów, żeby zacząć robić rzeczy, które robi na przykład typ osobowości zupełnie odwrotny do nas. Typem odwrotnym do mnie jest siódemka na przykład. A akurat jedynka i ósemka to są dwa typy, które są jednymi z rzadszych. Natomiast jednym z najbardziej popularnych jest typ szósty, czyli lojalista, chyba tak zwany. Znasz, Kasia, taki typ? Coś mogłabyś więcej powiedzieć? Znam też trochę osób właśnie tego typu. To są osoby, które w dzieciństwie nie doświadczyły w pełni bezpieczeństwa. Czyli nauczyły się, że nie zawsze są bezpieczne. Czasami mama na przykład mogła zostawić takie dziecko same w domu, innym razem z kolei mama była, to dziecko, nie wiem, mogło gdzieś tam na podwórku się bawić, wszystkie inne dzieci zostały odebrane, ono zostało same. Więc to jest dziecko, które zaczyna widzieć świat jako niebezpieczny i ma w sobie bardzo dużo takiej niepewności, buduje bardzo dużo planów zapasowych na wszelki wypadek. I bardzo też nie ufa sobie, jakby wszędzie widzi niebezpieczeństwa. I to są też osoby, które w jakiś sposób
chcą budować sojusze, bo chcą oprzeć to swoje poczucie bezpieczeństwa na innych ludziach, więc bardzo mocno szukają kogoś, kto będzie bezpieczny, ale i tak do końca mu nigdy nie ufają. Czyli zawsze jest takie poczucie, nie mogę ufać sobie, nie mogę ufać innym. I taką główną pracą dla takiego człowieka jest zrozumieć, kurde, ty jesteś mega silny, przetrwałeś to ciężkie dzieciństwo, to jest w ogóle najsilniejszy tak naprawdę typ osobowości, który przetrwał już tak strasznie dużo, że po prostu wystarczy tylko uwierzyć jakby... Nie no, ja mam w sobie siłę, żeby się obronić. Jestem dorosłą osobą, mam tę możliwość. A to, że mówisz, że jest ich najwięcej, to jest dosyć ciekawe, bo to są osoby, które właśnie poszukują bardzo mocno sojuszy, w związku z czym też są dosyć podatne na różnego rodzaju ideologie. Jeśli jest jakaś partia polityczna, która na przykład im obiecuje, tak, my teraz was obronimy, jesteśmy tutaj razem, razem walczymy o nasze wspólne dobro i bezpieczeństwo, no to wtedy automatycznie, o okej, oni mnie będą bronić, ja do czegoś przynależę, czyli, jestem bezpieczny, bezpieczny. Czyli najlepszy materiał dla partii populistycznej. A tak mi się właśnie kojarzy, że ta osoba ma dużo wspólnego z typem dziewiątym, czyli taka osoba, która się nazywa The Peacemaker. I rozumiem, że ta osoba unika konfliktu. Coś, Kasia, chciałabyś więcej? Tutaj ją byś mogła dodać? Tak, to są takie dzieci, to są bardzo często młodsze dzieci, które urodziły się już w momencie, kiedy było jakieś starsze rodzeństwo, z tym rodzeństwem już był jakiś problem, w domu były różne napięcia, różne kłótnie i to małe dziecko niekoniecznie było przedmiotem kłótni, tylko po prostu siedziało z boku i widziało, że okej, w domu się dzieje, jest konflikt, jest źle i potrzeby tego dziecka tak naprawdę były zaspokajane, bo ono było kochane, dostawało to, czego potrzeba, ale uwaga nie była skierowana na nie. Więc to jest dziecko, które nauczyło się myśleć, dobra, ja nie jestem ważne, tutaj jest jakiś konflikt, więc moją taką rolą jest, żeby po prostu tylko było spokojnie, żeby było bezpiecznie, żeby nie działo się nic złego. I to są takie osoby, które potem w dorosłym życiu mają trudność, żeby zawalczyć o siebie, żeby zrozumieć, że moje potrzeby są ważne, tylko biorą po prostu to, co życie daje, żeby po prostu było spokojnie, żeby było bezpiecznie i też w ogóle mnie to bardzo zdziwiło, że to są ludzie, którzy bardzo cierpią, jak inni się kłócą. Ja mam na przykład coś takiego, że jak inni się kłócą, to jest nawet ciekawe. A to jest właśnie taki typ człowieka, który po prostu sam nie jest przedmiotem tej kłótni, jakby nic nie jest u niego zagrożone, a mimo wszystko jest w stanie się popłakać, bo inni się kłócą, więc... A robiliście właśnie takie testy, jeśli chodzi o Enneagram, zaraz przejdziemy może do MBTI-a, jak to się łączy, ale jeśli chodzi o Enneagram, to które testy polecacie? Chodzi mi, czy to są testy online, czy to nie są testy online, gdzie ich szukać? Andrzej, może? Ja robiłem akurat Enneagram rzeczy. Tak, robiłem online. Znajdę ten link i podlinkuję. On fajnie to podsumowuje, tylko to, czego mi tam brakowało, to na pewno teraz to, co naświetliła Kasia, że jakby przeczytałem to i mówię, a, no tak, no taki jestem. Tak? Tam mam te traits 8, 5 i 1, rzeczywiście je mam. Te inne, o których czytałem, których miałem na przykład 8, tam miałem, nie wiem, 98%, innych miałem 80-85%, a innych mam 40% i tam czytam właśnie tak te rzeczy, co mówiłaś o tych innych typach. Nie no, ja ich nie mam. Tak. No i trochę tak się na tym można by skończyć, prawda? I powiedzieć sobie, a fajne, no tak jest. Tylko teraz gdzie z tego można mieć wartość? No pierwsze to, co powiedziałeś, żeby zrozumieć skąd to się bierze w nas, a wtedy już trzeba trochę fajnie to osadziłaś w tej psychologii, wręcz psychoterapia, też to się odnosi dużo do dzieciństwa. A drugie, jak można się dalej rozwijać? Czyli gdzie jest to, gdzie ja przesadzam po prostu? Czyli używam tych mechanizmów z dzieciństwa, ale już jestem dorosły i one nie za bardzo mi tak naprawdę pomagają. I te typy też trochę o tym mówią. A drugi element jest taki, żeby zrozumieć innych. To, co też mówiłaś na początku. Czyli nie tylko wiedzieć, znać swój, ale na przykład ludzi, z którymi się spędza więcej czasu, i czasem trzeba się do pewnych rzeczy dogadać, czy to w domu, czy w pracy. To jest moim zdaniem przydatne narzędzie po prostu. Kasia, i wtedy czasem wystarczy tak? Nawet test online'owy, nawet, tak, żeby wiedzieć, jakim typem jest, jak już się zna ten background. Kasia, a ty pewnie zrobiłaś bardzo dużo testów. I jakie testy jesteś w stanie tutaj zarekomendować?
Jest taki w ogóle darmowy test, który robi się dosłownie 3 minuty i on pozwala tak 80-20 znaleźć swój typ osobowości. Nazywa się Quest i tam są, myślę, że możemy, mogę znaleźć linki, możemy go podlinkować. I on pozwala już tak 80-20 wybrać jeden albo dwa te typy, które najbardziej nam pasują. I potem można po prostu poczytać sobie w internecie i zobaczyć, który faktycznie najbardziej nam leży. Co jest taką główną rzeczą, za którą po prostu dalibyśmy się, powiedzmy, pokroić najprędzej. Także myślę, że to jest ten test. Myślę, że możemy też podlinkować taki oficjalny test. On się nazywa RETI, enagramowy. On kosztował $12 wtedy, kiedy ja go robiłam. Ja myślę, że taką dużą wartością dodaną jest też może taki temat, o którym to nie powiedzieliśmy, ale jeśli ktoś ma dzieciaki na przykład, to żeby też wiedzieć, jakiego typu mechanizmy czy manipulacje zupełnie nieświadome możemy stosować, które mogą w jakiś sposób formować nasze dzieci. No, na przykład na tym wyjeździe, po prostu jak tylko ktoś miał jakąś trudność z mamą, to zazwyczaj była mama, która jest typem numer dwa, czyli taka, która chce pomagać wszystkim, ale trochę zaczyna manipulować. Ja ci pomogłam, to teraz ty bądź mi wdzięczny, bo tak naprawdę chodzi o to, że ja chcę dostać tę miłość za to, że ja pomagam innym. W ten sposób zapracowuję na miłość. I te mamy na przykład są mamami, które powodują zupełnie jakby niechcący, z dobrymi intencjami, dużo różnych trudności. A może przejdziemy do MBTI-a, bo to akurat... Akurat ta metodologia jest mi bliższa, muszę przyznać, i znaczy może bardziej ją rozumiem i pewnie więcej jestem w stanie jej wykorzystać w takiej mojej codziennej praktyce. Więc ja jestem typem ENTP i o ile jakby jestem w stanie rozumieć jakby swoje, nie wiem, zachowania, co robię źle, to też rozumiem, co, które inne typy, gdzie jest jakiś clash pomiędzy mną a innymi typami. I na przykład, jeśli chodzi o te numerki, to ten na przykład drugi numerek N to jest intuition, a S to jest sensing, czyli to jest taka różnica pomiędzy ludźmi, którzy myślą abstrakcyjnie, czyli ci N i S, to są tacy, którzy czerpią bardzo dużo z takich swoich doświadczeń i głównie bazują jakby swoje opinie na tym, co już, nie wiem, zobaczyli, znają, i takie teoretyzowanie, jak to by można powiedzieć, ich po prostu zwyczajnie wkurza. I widzę, że na przykład najwięcej konfliktów w rozmowie mam właśnie z ludźmi, którzy są S. I jest to po prostu story of my life i to zawsze się szczególnie w pracy przewijało. Drugą literą, w której może nie mam o tyle konfliktów, ale zupełnie nie jestem w stanie wczuć się w to, co te osoby myślą, to jest właśnie ta trzecia litera, czyli thinker versus feeler, czyli to jest T i F. No ja akurat jestem T, czyli generalnie głównie bazuję jakieś tam moje działania i opinie na podstawie tego, co przemyślę, na podstawie jakichś racjonalnych argumentów. Natomiast osoby, które są filerami, dużo czerpią właśnie z tego, jak czują. I tutaj ciężko mi się wbić w ten tryb myślenia i czasami jak słyszę właśnie takie osoby, ich opinie, to no to jest to dla mnie taki totalny, no, często odlot. Coś, Kasia, pomyliłem w tych literkach? Nie, wydaje mi się, że wszystko szło tak dobrze. Ja bym dodał, że tak dla wyjaśnienia tych ludzi, co nie wiedzą, to są, tam są po prostu cztery literki, czyli ten ESTJ na przykład, to był ten taki mój, ale i te cztery literki powodują, że w każdej mogą być dwa, czyli właśnie ekstrawert, introwert na przykład na pierwszej, i to jest 16 różnych możliwych kombinacji.
i to jest też, tak się mówi, że to jest też 16 osobowości. Ja bym powiedział, że jeszcze miałem bardzo ciekawe z tym akurat doświadczenie, jak to się zmienia. Ja robiłem te testy, pierwszy zrobiłem w 2013 roku, 10 lat temu. No byłem na zupełnie innym etapie życia. Firma nasza, była nasza, którą sprzedaliśmy, była też na innym etapie. I to, co zaobserwowałem, jak potem robiłem jeszcze 3 razy te testy, to pierwsze 2 literki potrafiły mi się zmienić. Mogę zaraz powiedzieć jak. Natomiast to, co mi się nie zmieniło, to zawsze byłem thinker i judge, czyli ustawiam sobie cele i na to jadę, a nie tak jakby patrzę, jak się rzeczy rozwiną. To, co próbuję przez to powiedzieć, to wydaje mi się, że też środowisko albo wymagania na niektórych ludzi mogą spowodować, że zmieniają pewne zachowania, strategie. I ja jestem naturalnie introwertykiem, natomiast w momencie, kiedy nasza firma bardzo urosła i czułem, że jest to potrzebne i w mojej roli musiałem być bardziej ekstrowertyczny, po prostu się tego nauczyłem i zacząłem tak działać. I wyszło mi w tych testach, rzeczywiście jestem bardziej ekstrawertyczny, no bo takie i takie zachowania... A kim teraz jesteś? Teraz jestem z powrotem, zrobiłem to specjalnie dosłownie parę dni temu i czuję, że wycofuję się z powrotem, od 1 września już nie pracuję aktywnie i z powrotem w pierwszej literce mam I, w drugiej mam S, T i J bez zmiany i to jest ISTJ, tak? To jest logistician, okay. To się tak nazywa. To jest trzeci najbardziej popularny ogólnie typ. Tak, dla twojej nie informacji. Przeszkadza mi, że jestem w mainstreamie, dla mnie jest ważne, że się czuję dobrze, ale uważam, że jest to jakaś taka kalibracja i to się może zmieniać. Po prostu taka była moja obserwacja, przynajmniej w stosunku do mnie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Tomkiem, to wiem, że jest to typ osobowości jego taty, więc może dlatego tak dobrze się dogadujecie na podcaście. Nie, my z Andrzejem zaczęliśmy naszą znajomość od bardzo wielkiej kosy, nie? I po prostu. Ale ja zawsze powtarzam, że z ludźmi, z którymi na początku miałem największą kosę, bardzo często potem ta relacja była długa i owocna. Więc ja się tym nie przejmuję, że na początku była kosa. Właśnie nie wiem, czy nie złamaliśmy jakiegoś confidentiality tym, że to powiedziałem, ale to tylko mam nadzieję, że się nie spotkamy w sądzie w związku z tym, ale. Ale zaczęliśmy naszą znajomość od kosy, tak. Więc. No i Kasia, powiedz może coś o swoim typie osobowości. Mój typ osobowości jest dosyć podobny do Andrzeja. Różnimy się jedną literą, bo ty, Andrzej, jesteś ISTJ, ja jestem INTJ, czyli tam, gdzie ty się kierujesz twardymi danymi, to ja raczej pokieruję się intuicją. Natomiast to, co jest ważne i dla ciebie, i dla mnie, to jest efektywność działania. Tylko, że ty będziesz próbował działać efektywnie, biorąc pod uwagę informacje, które zebrałeś, dane historyczne, które masz i inne sytuacje, które widziałeś, a ja raczej będę się starała działać efektywnie, próbując wyobrazić sobie teoretycznie, jak coś mogłoby zadziałać w przyszłości. Myślę, że też jest w ogóle jeden ciekawy aspekt tego, o czym powiedziałeś, o tej zmianie na przykład, że kiedy potrzebowałeś, to zacząłeś się zachowywać bardziej ekstrowertycznie, że jest taki element też tej naszej osobowości, o którym ja wcześniej nie powiedziałam, będąc tą osobą skupioną na tym, co można poprawić, czy co jest powiedzmy źle, że właściwie nie powiedziałam o tym, jak bardzo można się skupić na tym, jak wykorzystać jako siłę to, co się w sobie ma. No bo tak naprawdę po to chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, nie po to, żeby się cały czas poprawiać i żeby, nie wiem, naprawiać swoje błędy, tylko po to, żeby po prostu pójść w tym kierunku, do którego jesteśmy no, po prostu stworzeni, a nie próbować być kimś, kim nie jesteśmy. I na przykład tak, ten typ, o którym powiedziałam, w którym wy jesteście, ten challenger, to tak naprawdę w momencie, w którym tak się odrze z tych negatywnych elementów osobowości, które mogą gdzieś tam zacząć działać, jest świetnym liderem, bo to jest osoba, która wie, że po prostu po pierwsze słabszych trzeba bronić, ale po drugie też trzeba być silnym, trzeba walczyć o realizację jakichś celów, o zaspokojenie, nie wiem, potrzeb, czy o zrealizowanie jakiegoś konkretnego celu, trzeba zawalczyć, trzeba zebrać energię, trzeba się spiąć w sobie i jest też w stanie ze sobą zjednoczyć wiele innych osób i nie ma takiego problemu, żeby stać na przykład na czele i pociągnąć za sobą inne osoby i być jakby tym frontmanem, więc
też nie bez kozery. Jesteście tutaj obydwoje jako super successful entrepreneurs. Ze względu na to, że ta właśnie osobowość pozwoliła wam to osiągnąć. I też jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed podcastem, Tomek, ty miałeś taką bardzo ciekawą, śmieszną analogię do samochodów. Może byś się nią podzielił. Analogia, którą, która chodziła mi od jakiegoś czasu po głowie, to jest taka, że każdy człowiek, załóżmy, nie wiem, rodzi się właśnie samochodem, jest samochodem. I te samochody, no wiadomo, jest cała masa różnych samochodów ze względu na cele zastosowania, może być to, nie wiem, autobus, może to być samochód dostawczy, może to być, nie wiem, samochód sportowy. No ale każdy jak się rodzi, to przez długi czas w sumie nie wie i odkrywa, czy nie wiem, czy jest szybszy, czy może zabrać więcej osób do tego, do tego samochodu. Natomiast więc tak mi się kojarzy ten MBTI z tym, że każdy człowiek ma, jest trochę innym samochodem, służy do czegoś innego, ale nie każdy wie, czy używa ten samochód zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś jest samochodem sportowym, a tak naprawdę wozi tylko po prostu dzieci do szkoły przez całe życie. No i nagle się okazuje, że po 40 latach taka osoba po prostu już jest zmęczona, bo po prostu była jakby używana w korkach i to sprzęgło już jest wyrobione. Po prostu silnik po prostu jest jakby nie do końca dobrze chodzi, bo po prostu jest używane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. I mi się wydaje, że jakaś część tego, co się popularnie nazywa w pracy wypaleniem, polega na tym, że osoby no, zmuszają się do robienia rzeczy, no, że tak powiem, niezgodnie z instrukcją. Czy chcielibyście jakby pociągnąć tą analogię? Ty chyba, Andrzej, robiłeś też Galupa, nie? To jest właśnie takie zbudowane na tym, żeby sprawdzić, jakim w cudzysłowie samochodem jesteś, czyli jakie masz te silne strony. Tak. No, Galup jest też bardzo popularnym testem. On trochę inaczej, on raczej patrzy, jakie masz mocne strony. Tam są 34 takie różne, powiedzmy, cechy. Tak? I często się mówi o tak zwanym top 5 Galupa, czyli co jest w twoich top 5. U mnie akurat numerem 1 jest responsibility i na przykładzie tego mogę powiedzieć, że to jest tak, że wszyscy mówią, o super, to jesteś bardzo odpowiedzialny, tylko że trochę tak jak z tymi testami, co o tym mówię, że każdy trochę miecz jest obusieczny, czyli ta odpowiedzialność powoduje, że czasami biorę odpowiedzialność za dużo rzeczy, przejeżdżam jakby swoją taką emocjonalną możliwość niesienia tego wszystkiego i pękam i często no, potem mogę być trudny w jakichś rozmowach czy relacjach, więc to nie jest tak, że te silne strony zawsze są silne, bo mogą być za mocno użyte po prostu. Natomiast tu mam taką śmieszną anegdotę a propos tego testu. To, czego się nauczyłem, oprócz tego, że te testy, one się w czasie zmieniają, to raz. Dwa, że jest to fajne narzędzie do zrozumienia lepiej siebie i bliskich lub, nie wiem, nawet współpracowników takich bliskich, to nie polecałbym używania tego w rekrutacji, chyba że jako zupełnie dodatkowa rzecz, która nie powoduje dużego wpływu lub bias. Miałem taką sytuację, że byłem zafascynowany właśnie Galupem, robiliśmy jakąś rekrutację i mówiłem, no to $50 kosztuje, to wyślijmy, wysyłajmy to do kandydatów. No i na jednej z takich pierwszych rekrutacji właśnie jakąś tam osobę rekrutowałem i byłem ogólnie pozytywnie nastawiony po tej rekrutacji, ale jak zobaczyłem, że na Galupie 4 z 5 cech są te same co moje, to powiedziałem, zatrudniamy. No i mniej więcej 4 miesiące później już się musieliśmy żegnać. To znaczy... Ja mam taką analogię, bo teraz czytam taką książkę The Fund o Rayu Dalio. On stworzył... On jest założycielem funduszu Bridgewater Associates i to jest największy hedge fund na świecie i jest znany z tego, że miał
taką bardzo hardkorową kulturę organizacyjną opartą na prawdzie, brutalnej prawdzie bez względu na emocje, czyli to trochę jest esencja tego i jakby trochę tak jakby powiedziałbym po trupach do prawdy i celu, czyli to mniej więcej jest jakby, jak bardzo mi się jakby czyta, nie powiem, że jakby przyjemnie, ale jakby znajomo, w sensie może jakby to, co on tam zrobił, to jest jakby powiedzmy no posunięte bardzo daleko co do moich standardów, ale też jest ENTP. I po jakimś czasie okazało się, że zrobili w organizacji właśnie MBTI-a i się okazało, że bardzo dużo osób w organizacji tak jest właśnie ENTP, bo kultura została stworzona versus tak, jakby po tym, jak founder myślał, że po prostu, że jakby chciał, żeby organizacja była jego egzemplifikacją i jakby żeby wszyscy myśleli tak samo. Więc trochę jakby analogia do tego, co mówisz. A ENTP to jest w ogóle, ma taką ksywę, taki nickname tego typu, dyskutant. I to jest taka osoba, która lubi po prostu sobie właśnie dyskutować różnego typu takie merytoryczne tematy, obracać na prawo i lewo, grać adwokata diabła, wymyślać argumenty za swoją tezą. I wiele osób mówi, że na przykład Donald Trump też jest taką tym typem tak. osobowości. Ale co do osób, to patrzę na inspektora, czyli ISTJ, czyli naszego Ala tutaj z kola, Andrzeja, i to jest na przykład Jeff Bezos albo Warren Buffett. O, dziękuję. Taki zrobiłem research, a jeśli chodzi o Kasię, czyli INTJ, to jest Elon Musk i Mark Zuckerberg. Czyli takie osoby, które główną ich imperatywem jest chęć zmieniania świata. Versus na przykład Bezos, który po prostu jest egzekutorem po prostu i chłodno podchodzi do sprawy i po prostu chodzi o to, żeby było efektywnie i tylko do przodu. To też się bardzo łączy tak naprawdę z tym typem enagramowym, nie? INTJ to jest jakby MBTI, ta druga typologia, o której mówimy, to jest bardziej w jaki sposób człowiek po prostu myśli. Ja sobie lubię myśleć o tej analogii, że to jest właśnie jakim typem pojazdu jesteś, czy jakim typem samochodu jesteś, czyli w jaki sposób się poruszasz, jak myślisz, a enagram z kolei pokazuje ci, dokąd ty chcesz dojechać. Więc wiesz już, jakim typem samochodu jesteś, dokąd masz dojechać i teraz jakby to ci pomaga zbudować twoją strategię na życie. A jeszcze jeden temat bym tutaj zahaczył, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, bo bardzo dużo osób zna jakby temat typów osobowości i zna prawdopodobnie, tak jak ja słyszę od ludzi właśnie od strony MBTI-a, i ludzie, jakby dyskusja zaczyna się często i kończy na to, czy jestem ekstrowert i introwert. I poprosiłbym cię, Kasia, żebyś jakby powiedziała właśnie, jak ty rozumiesz różnicę pomiędzy ekstrowert i introwert, bo tak jak ja słyszę od ludzi, to po prostu albo lubisz gadać z ludźmi, albo po prostu unikasz ludzi i to jest ta różnica pomiędzy ekstrowert i introwert. A jak ty, Kasia, rozumiesz te różnice? Taki główne wyjaśnienie tego, jaka jest ta różnica, polega na tym, gdzie jest źródło czerpania energii, a gdzie się wytraca energię. I osoba, która jest ekstrowertyczna, ona zasila się i czerpie energię z kontaktu z ludźmi, z bycia z innymi ludźmi. Natomiast kiedy jest zbyt długo sama, ona traci energię i tak jakby gaśnie. Osoba, która jest introwertyczna, z kolei odwrotnie. Ona jest w stanie być z ludźmi, ale to ją kosztuje energię i kiedy będzie za dużo czasu z ludźmi, to zacznie z kolei gasnąć i wytracać energię. Potrzebuje się wycofać, mieć ileś czasu sama, żeby naładować swoje baterie. Więc to jest to, gdzie dużo czasu, gdybyśmy przebywali w danym otoczeniu, to gdzie ta nasza bateria się wytraca, a z kolei jak ją ładujemy. I taki w ogóle taka metoda, którą ja mam, żeby rozpoznać, czy ktoś jest ekstrowertyczny, czy introwertyczny, bo to wiadomo, musiałabym obserwować kogoś przez długi okres czasu, żeby wiedzieć, czy on tu ładuje baterię, czy tam. Ale osoby, które są ekstrowertyczne, jak im się zada jakieś pytanie,
one odpowiadają dosyć szybko i odpowiadają z taką energią, tak jakby chciały wyrzucić to z siebie i jak najszybciej mi powiedzieć i chcą się uzewnętrznić. Jak najszybciej. Często nawet to nie jest tak, że dłużej się zastanowią nad odpowiedzią, tylko tak jakby one chcą już powiedzieć. Osoba, która jest intro, zazwyczaj jest taki ruch trochę do tyłu i takie zastanowienie się i dopiero potem ta osoba mówi, bo pierwszy jej kontakt musi być z nią samą wewnątrz siebie, żeby przetrawić to, co chce powiedzieć i dopiero potem te swoje cenne słowa chce wypowiedzieć. Także ja tylko powiem, że z każdą minutą tego kola dostaję więcej energii. Akurat przeszedłem na kol z ograniczoną ilością energii. Ale im dalej w las, tym mam więcej energii. A jak ty, Andrzej? Mogę powiedzieć, że znam odpowiedź. Nie, no u mnie dobrze. I ja jeszcze chciałem jedną rzecz dodać do tego. Bo mówiłem trochę o tym, jak używać tego w biznesie, w firmie i powiedziałem do rekrutacji raczej nie. Chyba że jako taki dodatkowy, ja bardziej to traktuję, jest nowa osoba, już zdecydowałem ją przyjmuję i wtedy dajemy jej na przykład takiego galupa i ja mogę, jak ona już jest przyjęta. Dlaczego? Bo po pierwsze, co robimy w procesie rekrutacji, staramy się wypaść jak najlepiej i bardzo trudno jest zrobić test, który tego nie weźmie pod uwagę. Czyli jeśli robimy sami dla siebie, to będziemy uczciwi, a jeśli robimy to w jakimś celu, żeby się jakoś pokazać, no możemy koloryzować gdzieś tam, zwłaszcza jak wiemy może trochę bardziej, co jest oczekiwane, chociażby z przebiegu rozmów wcześniejszych z tym pracodawcą. Natomiast tak jak mówię, na onboardingu świetnie do zrozumienia nowych osób, a przede wszystkim to, co mogę powiedzieć, gdzie nam bardzo pomagały tego typu testy, to jest już w grupach, tak jakby gdzie działaliśmy i tutaj pozdrawiam też naszą szefową HR Ulę, która wprowadziła Insight Discovery, czyli wprowadzę chyba czwarty test do rozmowy. Tam akurat są cztery kolory takie główne, ale chodziło o to, że można zrozumieć znowu lepiej siebie i ludzi, z którymi się pracuje, jaka jest ich główna energia. Tam to jest po prostu czerwona, zielona, niebieska i żółta i po prostu ci ludzie troszkę inaczej działają i mi to bardzo pomogło na przykład w komunikacji z ludźmi na, że tak powiem, przeciwnym kolorze niż ja, czyli takim o 180 stopni. Ja jestem czerwony, A dużo ludzi było zielonych, z którymi pracowałem i do końca nie rozumiałem, czemu oni dążą do harmonii, jak ja dążę do wyniku. To w skrócie tak jest czerwona energia, taka jest zielona. I to nie znaczy, że jedna jest gorsza lub druga, tylko trzeba czasem zrozumieć sposoby działania, że ludzie mogą mieć wspólny cel i do niego dążyć, tylko dla jednego będzie ważniejsza harmonia w którymś momencie, a dla drugiego będzie po prostu cel dla celu. I może się wtedy zrobić duży dysonans, więc sporo takich fajnych z tego powodu było wniosków. No i drugi też na pewno, że to, co wracałem i mówiłem wcześniej, że trochę jakby środowisko zmienia, czyli masz tam tak zwany, że możesz surpress lub zwiększyć, czyli możesz pewien kolor zwiększyć lub zmniejszyć. I ja na przykład domyślnie jestem bardzo analityczny, czyli niebieski, ale ze względu na rolę i że miałem bardzo dużo niebieskich ludzi w firmie informatycznej, to zmniejszyłem, a zwiększyłem czerwony, bo było bardzo mało ludzi w naszej organizacji, którzy byli czerwoni. Czyli chciałem to zbalansować, bo prawda jest taka, że żadna najlepsza, prawdopodobnie najlepsze wyniki się osiąga jako zespół, gdzie jest pewien balans. I w momencie, kiedy było mało czerwonego, no to ja czułem, to jest potrzebne podskórnie, bo nie wiedząc o tych wynikach, że tam jest potrzebny większy nacisk i tak to robiłem, żebyśmy wspólnie jako zespół gdzieś tam dochodzili. Także dla mnie naprawdę i super, super temat i ciągle się tym fascynuję i tu się dowiedziałem nowych rzeczy o Enneagramie i pewnie to jeszcze sobie zgłębię. Ja myślę, także że dzięki, tak może Kasia. Podsumowując ten temat właśnie, po co to robić i czy warto, ja myślę, że na pewno każdemu rekomenduję, żeby taki test zrobił dla siebie albo zrobił w pracy, albo powiedzmy, jeśli ma, nie wiem, wspólników, czy powiedzmy jest kilka osób w zarządzie, to jest też taka bardzo kluczowa grupa, żeby też się poznać i lepiej zrozumieć, to zdecydowanie bym rekomendowała, żeby to zrobić, plus dla osób, które mają dzieci, właśnie tak jak mówiłam wcześniej. Myślę, żeby też tego nie robić za dużo, czyli don't overdo it, tylko raz po prostu co jakiś czas może dodawać któryś z tych testów, żeby zebrać trochę lepsze zrozumienie siebie.
I myślę, że warto jest to zrobić choćby dlatego, żeby mieć lepsze zrozumienie po prostu, jak ja funkcjonuję, jak funkcjonują inni ludzie. I to już samo jest takim po prostu ogromnym eye-openerem, że nagle się zaczyna być dużo bardziej świadomą osobą, podejmuje się lepsze, bardziej świadome, mądrzejsze decyzje, ale też wypracować sobie, i tu myślę, że w szczególności właśnie Enneagram jest pomocny, jakby taki, gdzie jest mój główny kierunek rozwoju i które są moje najsilniejsze takie aspekty, które ja mogę rozwijać, po prostu wypracować sobie ten kierunek i potem już jakby wiem, w jakim kierunku ja mogę iść i można też nawet w ogóle zostawić ten temat na dłużej, ale mieć już taką świadomość po prostu, które rzeczy muszę z nich jakby trochę schodzić, które mogę w sobie rozwijać i wtedy będę po prostu żyć, nie wiem, lepiej podejmować lepsze decyzje. Ciekawe, że poruszyłaś ten temat robienia tych testów dzieciom, żeby właśnie zrozumieć więcej, kim one są i kim będą i jak myślą, a jak nie myślą. I może tym właśnie akcentem przejdziemy do kolejnego tematu, czyli edukacji dzieci. I tutaj temat ten pociągnie dalej Andrzej, który ma na ten temat sporo do powiedzenia, bo jest to jego obecnie bolączka, jak rozumiem. Nie wiem, czy bolączka, może nie nazwałbym tego jeszcze tak, ale jest to temat, nad którym się trochę więcej zastanawiam. Głównym powodem jest mój syn i to, że ma teraz 8 lat, jest w drugiej klasie. Edukacja i stąd się temu przyglądam. I chciałem pokrótce właśnie powiedzieć, co myślę o tym, zapytać trochę was, tak? To znaczy, moje ogólne postrzeganie jest takie, że system edukacji, tu odniosę się do Polski, aczkolwiek uważam, że jest sporo rzeczy wspólnych na całym świecie. Ten taki standardowy szkolny jest, że tak powiem, nie podlega zbytniej ilości zmian, nie ewoluuje w stosunku do tego, co się dzieje z szerszym światem. I powiedziałbym, że to, czego nie ma już w szkole, jest usprawnieniem, nie ma kar cielesnych, tak? Ale jak dawno temu to było i co innego zmieniliśmy w tym systemie? Uważam, że niedużo. Mamy teraz w toku zmianę rządu, więc być może jest to dodatkowy jakiś element, któremu ja na pewno jako głosujący chciałbym, żeby się ten rząd przyjrzał, bo jeśli w ogóle mówimy o zmianach, to raczej postrzegam je, że to są zmiany poniekąd cofające nas czasami, niż posuwające do przodu. No i w skrócie, do czego chciałem się odnieść. Jest taki fajny artykuł, który też mój kolega, który bardzo dużo żyje tym tematem, Darek Napora, prowadzi swój podcast Pora na Podcast, który też podlinkuję i trochę on ładnie robi narrację tych tak zwanych 6 lekcji doktora Gatto, to jest nauczyciel, który po prostu opisuje tak słowno-muzycznie, czego on jako nauczyciel uczy w systemie. I tam są dość takie, nie chodzi o treść przekazywaną, tylko sposób, czyli jak działa system, czyli że mamy te klasy, że są te szkoły, że są oceny, że jest praca domowa i tak dalej. I podam dwa przykłady, gdzie jest to według mnie dość otwierające oczy. Pierwsze to jest klasa. Gdzie w dorosłym życiu jesteśmy wrzucani w grupę 15, zależnie do 30, 30 paru osób, arbitralnie i jest powiedziane, teraz z tymi ludźmi spędzasz następne x lat i nie masz dowolności wyboru, z kim dalej coś robisz, tylko z tymi ludźmi musisz nawiązać znajomości, spędzasz bardzo dużo czasu, może musisz coś razem współpracować, siedzieć w fizycznej przestrzeni często 8 godzin dziennie, tak? I jak sobie pomyślimy o tym z punktu widzenia takiego racjonalnego, to się dość wydaje straszna idea. No to można by pomyśleć, że w więzieniu, gdy nie ma jednej osobowej celi, tak jest, lub w szpitalu, gdzie też nie jest to często przyjemne. I to jest taka jedna z tych lekcji, o której on mówi, czyli jak działa ten system. Drugim przykład jest, który też do mnie bardzo przemawia, to jest to, że mam prosta rzecz. Mamy lekcję 45-minutową i na tej lekcji uczymy się polskiego, na następnej matematyki, potem druga godzina na przykład matematyki. Kto powiedział, że my w danym momencie włączamy się i wyłączamy? Czyli tak jakbyśmy mówili,
Włączam moje myślenie w ten sposób i jest dzwonek, rzucam wszystko, wyłączam, idę na przerwę i muszę teraz wyjść z klasy i skończyć pracę. Nikt tak, w dzisiejszych czasach zwłaszcza, nie pracuje, nie myśli, nie znaczy rozwija jest, się, nie uczy. Andrzej, jest jedno miejsce i to jest po prostu firma, w sensie idziesz do korpo, idziesz do korpo i jesteś wrzucany do jakiejś tam po prostu grupy ludzi, czy ich lubisz, czy nie lubisz, musisz z nimi po prostu obcować, umieć nawiązać relacje. I czy ci się to podoba, czy nie, o 9 rano włączasz mózg, bo musisz zacząć klepać na kompie i o 17 wyłączasz mózg, nie? I jest jedno takie miejsce, gdzie tak, właśnie dokładnie ten model jest przydatny. To, co mówisz, to jest dokładnie to, co skąd ten system wyszedł, można powiedzieć. Oczywiście nie z czasów korpo, tylko dużo wcześniejszych czasów, z czasów fabryk i potrzeby tego, że potrzebna jest zgodność z regułami, praca w pewnym systemie i zwierzchnictwo też. Tak? Jedną z lekcji też jest to, że to nauczyciel nadaje, czego my się uczymy, jak itp. Itd. I ty mówisz korpo, ja powiem przewrotnie, niekoniecznie. To znaczy w dzisiejszych czasach nie musimy pracować w korpo. Jest dużo więcej możliwości. Ja jestem bardzo dumny z tego, jak my Predikę rozwijaliśmy i bardzo często słyszałem tam od ludzi, że to jest miejsce, gdzie są like-minded people, czyli w procesie rekrutacyjnym ludzie mogli zobaczyć. No jak Andrzej, ale przecież wybierałeś ludzi po galupie. Andrzej, to co wydawało mi się w procesie rekrutacji okazało się prawdą. Jestem zadowolony. Expectations minus reality. Andrzej, wybrałeś, ale robiłeś, chodzi robiłeś, o to, że po prostu można wybrać trochę to środowisko ludzi poprzez wybór pracy i jest dużo możliwości, mamy rekordowo niskie bezrobocie, więc bym powiedział, że tak, system edukacji jest przyzwyczajony do pewnych produkowania pewnego sposobu działania, który według mnie już teraz od dobrych paru lat już wybitnie nie ma zastosowania. I to, czego mi tam brakuje i o czym myślę, to jest właśnie jak ten system edukacji przygotowuje na przykład mojego syna do, nie wiem, myślenia krytycznego, do tak zwanego myślenia first principles thinking, to o czym Elon Musk często mówi. I no i tutaj tak naprawdę chciałem do was trochę przerzucić, jakie są wasze doświadczenia z systemem edukacji, nawet personalne wasze, z waszych czasów, bo uważam, że ja nawet, moje doświadczenia nie są tak odbiegłe, jak obserwuję mojego syna w szkole dzisiaj, mimo że w szkole społecznej, więc takiej trochę prywatnej, trochę państwowej. Jakie są wasze doświadczenia lub znajomych? Co wy o tym myślicie? Czy ta edukacja według was coś się posunęła, czy raczej stoi w miejscu? Jak wy o tym myślicie? No, dla mnie to jest dosyć ciekawe, co powiedziałeś, bo szczerze mówiąc te początkowe opisy, jak działa szkoła, to po prostu dla mnie były jeden do jeden typowa firma i włącznie z tym, że jak jest dzwonek, to wszyscy nagle kończą, to po prostu ja kojarzę te wszystkie biurowce o godzinie 17, gdzie po prostu jest taki ciąg do metra i wszyscy wychodzą z budynku albo kończy się spotkanie i po prostu wszyscy wychodzą i na kawę. To wydaje mi się jakoś tam w miarę też uzasadnione, tak? Bo to też jakoś tam współgra z biologią człowieka. Natomiast to, co powiedziałeś o swojej firmie, która była inna i odmienna, też jest bardzo cenne. I pomyślałam sobie, czy taka szkoła nie powinna oferować dziecku i trochę jednego, i trochę drugiego. Czyli część lekcji mamy takie, które są faktycznie trochę odzwierciedleniem takiego dorosłego życia, gdzie trzeba ileś tam czasu, nie wiem, przesiedzieć, zrobić jakieś zadanie domowe, ale też i część czasu spędzić w zupełnie inny sposób. Na przykład moja przyjaciółka Magda Garncarek zajmowała się takim projektem projektowania szkół na nowo, żeby zupełnie jakby na nowo podejść z czystą kartką do tego, jak powinna wyglądać klasa, no i że ona nie powinna generalnie wyglądać jak w systemie pruskim, po prostu poustawiane za sobą ławki. I być może, że jakby część zajęć powinna się odbywać w takim systemie, który pokazuje temu dziecku, można tak, ale twoje życie może też wyglądać zupełnie inaczej. Jakby zobacz samo dla siebie, w czym się odnajdujesz lepiej. No i też, żeby rodzice mogli poczuć, czy gdzieś tam zrozumieć, gdzie to dziecko odnajduje się lepiej i w tym kierunku gdzieś tam dalej kształtować te edukacje.
Moje doświadczenie ze szkołą jest. No może zacznę od tego, że jak nie mam nigdy nie miałem dużego szacunku do szkoły. Challenger. W miarę dobrze mi szło, natomiast miałem swoje spajki, w których się angażowałem, a tam, gdzie się nie angażowałem, to się po prostu nie angażowałem, a starałem się mieć jakieś tam przyzwoite oceny i to jakby nie było trudne. I moment, w którym jakby zaczęło mnie to męczyć, to było właśnie na studiach, gdzie myślałem, że po prostu podstawówka, gimnazjum, liceum to jest takie odrobienie trochę pańszczyzny i teraz przyjdę na ten SGH i tam po prostu zacznę się uczyć prawdziwych rzeczy. Niestety tak się nie stało. W związku z tym po prostu te całe studia zrobiłem w 3 lata. Akurat na SGH-u jest taki system, że można brać dużo więcej przedmiotów w jednym semestrze. Było kilkanaście przedmiotów w semestrze. W związku z tym po trzecim roku studiów już pracowałem właśnie w Londynie, w banku. I wtedy zaczął się tak naprawdę mój proces takiej edukacji, jeśli chodzi o to, co wtedy mnie interesowało, czyli o finanse. Wtedy zacząłem, oprócz tego, że uczyłem się, że tak powiem, on the go w pracy, to też zacząłem przygotowywanie i zdawanie kolejnych etapów CFA, czy to jest tam Chartered Financial Analyst chyba. I z tego miałem duży fan. To była taka naprawdę praktyczna wiedza, zupełnie coś odwrotnego niż co mnie spotkało na SGH-u. I to, że tak powiem, ten epizod z tym CFA-em, to były takie podwaliny, z której później budowałem w oparciu o moje zainteresowania jakby całą moją wiedzę finansową. Później, jeśli chodzi o budowanie biznesów i e-commerce, no to już po prostu zwyczajnie no była samoedukacja. Więc jakby ja nie mam dobrych doświadczeń z edukacją taką polską. Wydaje mi się, że to był pewnie w jakimś stopniu stracony czas. Natomiast uważam, że w odniesieniu do tego, co Andrzej powiedziałeś o zebranie ileś osób w jednej grupie, to bym powiedział, że jednak człowiek się rodzi i jest zesłany do jakiegoś kraju. Można powiedzieć, że ta Polska to jest taka właśnie nasza klasa, w której się znalazło. Nie ma tutaj 30 osób, tylko jest prawie 30 milionów osób. No i teraz trzeba, że tak powiem, się odnaleźć w tym takim społeczeństwie. No na skalę globalną, no to ta Polska dalej jest małą klasą po prostu zwyczajnie. I wydaje mi się, że że to, co na pewno jest, uważam, cenne, co rozumiem, mówiłeś jakby trochę w odniesieniu do takiej edukacji poza szkołą, czyli chyba rozumiem edukację domową lub w jakimś innym systemie, że wrzucenie dzieci do takiej grupy bardzo zdywersyfikowanej, no w każdej klasie mogą pojawić się różne osoby, jest bardzo cennym jednak doświadczeniem dla dziecka i dla mnie było cenne, żeby się odbić od no, różnych zachowań, nie? W sensie wydaje mi się, że później można być zaskoczonym w życiu jakoś. Właśnie Kasia, powiedz, jak u ciebie wyglądała ta edukacja, bo ty chyba miałaś bardziej zdywersyfikowane doświadczenia, bo i LSE, i Harvard, i matura międzynarodowa. Tak, ja muszę powiedzieć, że ja akurat cenię sobie moją edukację i myślę, że dużo mi dała i chyba najbardziej ciekawym i może takim innym doświadczeniem od takiego przeciętnego doświadczenia, jakie ma się w Polsce, jeśli chodzi o edukację, była matura międzynarodowa. Ja to robiłam w trzecim liceum w Gdyni i tam przez 2 lata przygotowywaliśmy się już stricte do tej matury międzynarodowej. Wszystkie przedmioty oprócz języka polskiego były po angielsku. I to doświadczenie było dla mnie
tak mocno wzbogacające, bo było bardzo nakierowane na praktykę. Myśmy robili na przykład na biologii, oprócz wiadomo jakiejś wiedzy teoretycznej, robiliśmy też doświadczenia. Ja do tej pory pamiętam, jak po prostu kroiliśmy takie małe centymetrowe sześciany z buraka. Każdy sześcian traktowaliśmy inaczej. Jeden alkoholem, drugi zamrażaliśmy, trzeci raziliśmy prądem i potem sprawdzaliśmy, z którego z tych sześcianów buraka wytrąci się więcej barwnika. Czyli który z tych sześcianów buraka zostanie bardziej zniszczony. Te komórki, ściany komórkowe zostaną bardziej zniszczone. I mieliśmy też z grupą naszą doświadczeniową na tej podstawie wniosek, że lepiej napić się alkoholu niż podłączyć się do prądu. Alkohol mniej zniszczył buraka. Między innymi miałam też możliwość napisania matury z psychologii, zrobienia własnych badań. Po prostu chodziłam po klasach, robiłam konkretne badania, dawałam kwestionariusze i po prostu ja dzięki temu dowiedziałam się relatywnie szybko w mojej edukacji, że ja sama mogę robić rzeczy. I ja sama mogę wyciągać wnioski, i ja sama po prostu mogę zaprojektować coś, zrobić to w świecie rzeczywistym i z tego coś mieć, jakąś odpowiedź, jakąś weryfikację mojej hipotezy. Pamiętam, że to było dla mnie po prostu, rozwaliło mi mózg i jakby poskładało go na nowo w nowy sposób. Oprócz tego mieliśmy też do wyrobienia 150 godzin różnych aktywności społecznych, więc też, nie wiem, nagrywaliśmy jakieś filmiki, chodziliśmy do starszych osób i mam wrażenie, że dzięki temu ja się stałam taką bardziej pełną osobą i myślę, że zaczerpnięcie tego do naszej edukacji, to po prostu ja podpisałabym się obiema rękami pod czymś takim. No szacun, to w ogóle takich doświadczeń to ja nie miałem. Ale można to robić dalej. Tak, jest nadzieja gdzieś na takie rzeczy. A Andrzej, myślisz o właśnie homeschoolingu, czyli o nauczaniu domowym, bo jak zaproponowałeś ten temat, zrobiłem jakiś research i rzeczywiście w Stanach jest to dosyć popularna, że dosyć, w sensie dużo bardziej niż w Polsce. W Polsce jest to około, widziałem, 1% dzieci tak uczy się po prostu w domu, czy poza szkołą. W Stanach jest to, no według różnych danych, no ale jest to raczej między 7 a 11%. I to mocno podskoczyło, no, razy dwa po COVID-zie. Czy to tak w ogóle jakoś jest teraz twoim dylematem? No trochę jest, ponieważ wiesz, ja nie widzę dobrych alternatyw. No tutaj to, co Kasia, ty powiedziałaś, to w ogóle jest dla mnie wow, nie? Po prostu rozwaliło mnie zupełnie. No myślałem o tym, ale ja z tym widzę bardzo duże wyzwania, stąd dlatego mówię, że chciałem o tym też porozmawiać, bo nie wiem do końca, co robić. Znaczy pierwsze wyzwanie, jakie widzę, to nie jestem zbyt socjalną osobą, a do rozwoju jest też, ja uważam, że jakby do rozwoju człowieka jest potrzebne dużo różnych interakcji. I to, co powiedziałem, okej, no w szkole są takie, nie inne interakcje i są te inne plusy, ale są jakieś. Tak? Ja oczywiście staram się, żeby Tadek widział, jakich mam znajomych, o czym rozmawiamy, co robimy, zabierałem go do pracy. Jak jeszcze miałem pracę i mogłem pójść do biura i mu coś pokazać, że poza siedzeniem z kamerką przy komputerze tata jeszcze coś robi. Ale to ja uważam, że ta ilość tych interakcji różna jest potrzebna i obawiam się, że nie byłbym w stanie nawet z żoną zapewnić mu tej ilości tych interakcji różnych. Drugi jest to, że uważam, ja nie mam za dobrych doświadczeń, jak rodzice moi próbowali mnie uczyć czegoś i uważam, że jest to zabarwienie tej relacji. To znaczy czasami się lepiej uczy od kogoś, z kim nie ma się tej relacji takiej primary, no tej takiej podstawowej, czyli rodzic-dziecko i trochę trudno jest wejść na taki poziom, no bardziej próbować być równorzędnym, albo już pomijam, że sposobów, żeby posłuchał, no to jak tylko myślę o tym, że chcę, żeby mnie posłuchał, to on już wie, że na pewno nie będzie mnie chciał posłuchać. Czyli musiałbym sam najpierw siebie oszukać. Także ja z tym widzę dużo wyzwań. Widzę rodziny, które to robią. Poniekąd mi to imponuje, ale z drugiej strony widzę, jakie to jest strasznie trudne i jeszcze bardziej jestem taki tym przerażony. Więc ja raczej myślę, że skłaniam się ku temu, żeby szukać jakichś takich opcji sensownych, które obecnie uważam, że to musiało być poza systemem. Trochę jest to smutne dla mnie, no bo mam możliwości, żeby poszukać, ale
no większość ludzi może nie mieć tej możliwości. Nie ma możliwości, to jest kwestia lokalizacji, kwestia pieniędzy i tak dalej. Ale w Warszawie chyba jest rozwinięty system szkół prywatnych, które, no, no jest, które jest, są tylko, alternatywą tak. dla szkoły publicznej. Jest, czy natomiast jest bardzo, po pierwsze, tak jak mówię, jest kwestia lokalizacji, że w momencie, kiedy byś myślał o tym, że masz na drugi koniec Warszawy wieźć codziennie w obie strony dziecko, które jeszcze nie jest w stanie same pojechać, a nawet jak mówią same jeździć, to też jest, wiesz, to jest pierwszy element, że mówi się Warszawa, Warszawa, a to nie jest tak łatwo i ja doceniam to, wiesz, to też jest kwestia na przykład relacji, że jak teraz w tym wieku ma kolegów i udało mu się w tej grupie znaleźć jakiegoś jedną kolegę, z którym z tych 15 osób, z którym trybi, no to fajnie, że on jest na w zasięgu, że mogą się spotkać czasem też poza szkołą. I to jest jeden element. Drugi jest taki, że często nie ma miejsc. Trzeci jest taki, że nie wszystkie te szkoły prywatne są, promują fajne wartości i sensowny sposób działania. To często jest też tworzenie elitarności, które ma też, no zawęża pewien światopogląd. Więc ja też nie jestem tutaj, że mam takie rozwiązanie gotowe. Ja też dosyć dużo pozytywnych takich opinii słyszałam o systemie nauczania Montessori, w szczególności właśnie o tych wczesnych etapach nauczania, gdzie jest dużo takiej praktyki właśnie, gdzie dzieciaki na przykład uczą się, żeby same po sobie posprzątać, albo mają jakieś roślinki, którymi się opiekują i same wykonują jakieś różnego rodzaju czynności. I potem te dzieci, akurat sama byłam świadkiem tego, jak chłopiec, syn właśnie znajomych, sam po prostu zaczął, coś mu się wylało i po prostu jakby nikomu nie zawracał tym głowy, po prostu wziął, poszedł poręcznik papierowy, wytarł, to naprawdę mały chłopiec. Więc byłam pod wrażeniem tego i też na dalszych etapach edukacji mam znajomych, którzy mają dzieci i też jakby chcą i kontynuują te edukacje. Natomiast no to nie każdy może oczywiście sobie tak, pozwolić na coś tak, takiego. Tak, tak, tak. Nie, to uważam rzeczywiście, że chyba jest sensowne. No w tej naszej szkole, która jest społeczna, to może, to ja nie wiedziałem, co to jest tak na początku. Podoba mi się, chociaż też czasem się czuję winny, że nie mam aż tak zaangażowania społecznego jak inni rodzice na przykład, że jest tam pewien taki element tej społeczności lokalnej, która się angażuje, czyli nie wiem, jest teraz na przykład zbiórka elektrośmieci, które zrobi zarząd jakby Warszawy i szkoła w tym uczestniczy, więc ludzie przynoszą, to znakują, tam dzieci ze starszych klas to klasyfikują i jakby rozumieją też, okej, okay, to my tyle produkujemy tych elektrośmieci, aha, to oddamy, może coś będzie, bo to też ma jakąś wartość, jak są te części mogą być odzyskane i za to na przykład szkoła może sobie, klasy mogą sobie gdzieś pójść do kina czy do teatru. Więc są te fajne rzeczy, według mnie te społeczne są spoko, ale ten główny system nauczania jest taki nastawiony na no po prostu powtarzalność, te rzeczy, które tam w tych 6 lekcjach GATO były wymienione, na które ta szkoła nie ma wpływu, bo też trzeba pamiętać, że nawet jak się jest w edukacji domowej, to nie jest się w systemie, ale egzaminy trzeba zdawać. I odpowiedzialność za to, że to dziecko zdaje te egzaminy do tam, nie wiem, 8 klasy czy coś takiego, jest na rodzicu. Czyli jeśli, nie wiem, potencjalnie moje dziecko by nie zdawało, teoretycznie mogę zapukać tam, nie wiem, policja czy inna część rządzących i powiedzieć, tutaj to niedobrze. Kurator, czy jak to, jakoś tak to było. Tak? I dasz swojemu synowi jeszcze więcej interakcji, jak tam mówiłeś. Zapewniam interakcję. Niekoniecznie te, o których marzyłem. Życie. No to ja uważam, że ten homeschooling to nie jest głupia rzecz. Pewnie jak miałbym wybierać, to pewnie też słyszałem i widziałem przykłady dzieci, które chodzą do szkół prywatnych. No i wtedy rodzice po prostu wybierają takie miejsce zamieszkania, żeby, że tak powiem, logistycznie dobrze by było te dzieci rozwozić po mieście. Natomiast mam taki właśnie przykład i cały czas mi chodzi ten aspekt społeczny szkoły i uważam, że on jest no, bym powiedział, no najważniejszy. I jak byłem w Stanach i mieszkałem na wakacjach, pracowałem w Stanach, mieszkałem z rodziną i tam matka robiła homeschooling.
No i robiła to w taki najgorszy możliwy sposób. Fakt, to była leniwa, jakby nie robiła tego regularnie z dzieckiem. Dziecko większość czasu siedziało i oglądało bajki. Wtedy, kiedy inne dzieciaki bawiły się po prostu z innymi w szkole, to dziecko było no, maksymalnie otyłe, bo się nie ruszało, tylko właśnie siedziało przed tym telewizorem. I nie wiem, czy ono zdawało te egzaminy, bo to akurat były jakby wakacje i 2 miesiące, czyli wrzesień, październik. Było 2 miesiące takich, 2 miesiące takich. Więc jakby nie pytałem o te egzaminy. Może tam było super, ale jakby to wyglądało bardzo źle i wydaje mi się, że to są kraje, w których jest to nielegalne. Na przykład w Niemczech, z tego co rozumiem, nie można tego robić. I wydaje mi się, że to ma jakieś uzasadnienie w tym sensie, że może to być jakby stosowane przez niektórych rodziców jako no, z lenistwa po prostu też. I wydaje mi się, że to jest na tyle duża odpowiedzialność, że nie każdego na to stać, nie chodzi tutaj tylko o pieniądze. Tak, no, tak. Czas COVID-u bardzo pokazał, jak dużym to jest problemem i praktycznie z kim bym nie porozmawiała, to każdy rodzic widział, że jego dziecko bardzo cierpi przez to, że nie ma tych interakcji społecznych. Hmm. Więc myślę, że może na jakichś takich dalszych etapach edukacji, gdzie to dziecko już jest starsze, ma swoją grupę znajomych, to może taki homeschooling dla poszczególnych osób się sprawdzić albo sprawdzić się powiedzmy przez 1 rok. Ale generalnie myślę, że ten covidowy czas był takim bardzo, bardzo mocnym unaocznieniem tego, jak duże to też się jest pustoszenie. Wszystkie liczby dotyczące depresji wśród młodych ludzi, różnego rodzaju innych problemów społecznych, no to jest właśnie pokłosie czasu covidu. Natomiast ja też tak sobie myślę, bo aspekt społeczny moim zdaniem jest nie do przecenienia w ogóle. Moim zdaniem to jest numer jeden i nawet jeśli coś tam by się douczało, to dziecko na jakichś korepetycjach potem własnym sumptem, no to moim zdaniem i tak warto, żeby tylko miało kontakt z dzieciakami. Tylko teraz w jaki sposób też pomóc temu dziecku wybrać, pójść dalej taką ścieżką, która będzie dla niego najlepsza, tak jak nawiązując trochę do naszej poprzedniej rozmowy. W ogóle dla mnie jest bardzo ciekawy ten system niemiecki, gdzie po 10 roku życia, po 4 klasach właściwie tej pierwszej szkoły, dziecko otrzymuje rekomendację od nauczyciela, czy ono powinno pójść na ścieżkę superakademicką, czyli te wszystkie doktoraty i tak dalej, czy iść do tak zwanego Fachschule i uczyć się po prostu jakiegoś fachu. I tam to nie jest tak jak u nas, że o, zawodówka, poszedł do zawodówki. Tam to jest po prostu naprawdę nobilitowana ścieżka kariery. Też niemiecka gospodarka na tym stoi, że jest dużo przedsiębiorstw produkcyjnych. I to jest po prostu pełna nobilitacja. Idzie się do Fachschule. Często ma się tam praktyki w jakichś super firmach typu te Bosche i Siemensy. I taki człowiek nie ma na sobie jakiegoś takiego piętna, a też rodzic dosyć szybko dostaje takie upewnienie od nauczycieli, że widzimy, że pani syn albo pani córka w tym kierunku faktycznie najlepiej, żeby się rozwijał czy rozwijała. Ja rozmawiałem też ze znajomym ze Szwajcarii i tam rzeczywiście tak jest i tam jest chyba tylko 1 rok takiego, wiesz, dosłownie jakbyś miała most między 2 ścieżkami, a potem te ścieżki są bardzo zamknięte. Czyli też jest ten minus, no, że jak w którymś momencie zmienisz zdanie, się okaże, że jednak ktoś cię źle zakwalifikował, no to tylko w jakimś krótkim okresie czasu jeszcze masz czas, szansę zmiany, a potem jest naprawdę bardzo trudno. I to jest trochę taki determinizm, ja mówię, i tu bym ma to swoje. Ja na pewno podoba mi się to, że ta ścieżka hands-on zawodowa jest, nie jest tak jak u nas, a to niedobra. Tylko jest nobilitowana też. Natomiast to, że to jest tak deterministyczne dość szybko i trudno potem zmienić, nie uważam, że jest takie dobre. I tak zresztą też się wypowiadał ten znajomy wtedy. A jak to się, jak to wygląda w Stanach? Czy Andrzej się orientowałeś właśnie, jakie tam są najlepsze praktyki? Nie mam takich podstaw teoretycznych, mam doświadczenia własne. To znaczy ja spędziłem 1,5 roku w szkole publicznej w Stanach, w Nowym Jorku. Przeprowadziliśmy się z rodzicami, tam mój ojciec miał pracę i nas ściągnął. I my naprawdę z siostrą, mam 3 lata młodszą siostrę, ja miałem wtedy 11-12 lat,
nie mówiłem po angielsku w ogóle wcześniej. To znaczy, mając 12 lat, to jeszcze za moich czasów się za bardzo angielskiego nie uczyło. Mama nas tam chyba za 2 miesiące poduczyła i chodziliśmy do tej szkoły. I to, co mogę powiedzieć, bardzo taki inclusive środowiska. To publiczna, zwykła szkoła tam w Queens, zaraz przy granicy z Bronxem, czyli taka dzielnica, no, gdzie było więcej kolorowych niż białych. Dla mnie szok po 91-92 roku, po wyjeździe z Polski, ale bardzo taka pomocna dla ludzi właśnie z jakimś takim wolniejszym uczeniem, który byliśmy na początku. Natomiast ogólny poziom niski, bo po pół roku, nie znając za bardzo angielskiego, z siostrą byliśmy w pierwszej trójce, nawet w kontekście znaczy w konkursie ortografii. Także naprawdę, no myślę, że ten poziom taki publiczny w Polsce nadal takiej merytoryki jest wyższy, ale podobała mi się taka inkluzywność tego, że tam byłem zaopiekowany, że ci interesowali się, że dla mnie to, że ja dostawałem kartkówkę i był tu coś przekreślone, tam coś, ale uśmieszek i to super. Tego w szkole polskiej nie doświadczyłem, że coś jest dobrze, tylko to źle, to źle, to źle. Więc dużo takiego positive reinforcement było i mnie to zachęciło, ale widziałem, że no nie na koniecznie na wszystkich to działa. Ale mówisz o takich miękkich rzeczach, to sobie wyobrażam, tak. że zmiana systemu to nie jest tylko, nie wiem, zmiana programowa i zmiana, nie wiem, systemu nauczania, ale też zmiana mentalności nauczycieli w szkole publicznej. I wydaje mi się, że tutaj no, ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek zmianę, szczególnie, że w szkole publicznej nauczyciele zarabiają no jednak niewiele i jakiekolwiek incentywy dla tych nauczycieli, no to są powiedzmy no tak samo jak traktuje, że tak nie wiem, kuratorium czy tych nauczycieli, tak samo oni później traktują tych rodziców. Ja mam akurat siostrę, która jest dyrektorem w szkole już kilkadziesiąt lat. No i no jest strasznie zestresowaną osobą ze względu na to, że kontrole nieposłuszni nauczyciele i no, trochę jak zarządzanie firmą, tylko firma słaba po prostu, nie? I wszystko się sypie i pieniędzy nie ma, nie? A teraz jeszcze jak doszły prawa konsumenta, to rodzice też się nauczyli, płacę wymagam, mimo że nawet nie płacą, jak to jest szkoła publiczna, to i tak płacę wymagam i tak cisnę po nauczyciela, więc myślę, że to też jest dosyć ciężki zawód, ale też w programie właśnie Koalicji Obywatelskiej jednym z takich kluczowych punktów było podniesienie płac dla nauczycieli. Więc no nie wiem, jest to jakaś taka nowa też szansa jakiejś nowej jakości w naszym polskim systemie nauczania, no i mają szansę to pokazać. Ale samo podniesienie płac niekoniecznie myślę, że musi przełożyć się, a nawet mogę się założyć, że się nie przełoży na jakość. Bo to chodzi o system wynagradzania, czyli po prostu trzeba ustawić jakieś KPI-e dla nauczyciela konkretne, no bo teraz jaki mają KPI nauczyciele? Jestem ciekawy, jakie ma KPI nauczyciele? No teraz po prostu nauczyciel zarabia więcej w zależności od tego, jaki ma stopień edukacji, więc jeśli jest na przykład nauczycielem mianowanym, no to zarabia więcej, tak? Więc to dokładnie, ale to edukacja. Jakby mnie nie interesuje, jaki ma wykształcenie nauczyciel, tylko jaki będzie po tym nauczycielu poziom wiedzy mojego dziecka, więc wydaje mi się, że od wyników klasy, czy to powinien taki nauczyciel dostawać jakiekolwiek premie. No to jest jakaś taka totalnie podstawa, taka sama jak w firmie. No ale z drugiej strony też może to być kosztem stanu psychicznego dzieci, nie? To też jakby w Warszawie chyba znane są te systemy rankingowe i po prostu dzieci, które są słabsze, są wywalane, bo będą tam, nie wiem, z przedszkola czy podstawówki, bo szkoła po prostu źle wypadnie w rankingach takich ogólnowarszawskich
i wtedy po prostu będzie mogła, no, będzie miała po prostu niższy prestiż, w związku z tym niższe tam, nie wiem, czesne czy cokolwiek. Więc to też jest jakiś taki dziwny system. No, ja akurat nie jestem ekspertem w incentywach dla nauczycieli, ale wyobrażam sobie, że jakiekolwiek powinny być versus nie ma żadnych. Ja bym to, nawiązując do tego Buffetta, którego wspomniałeś, show me the incentives, I show you the behavior. Bardzo bym uważał w sensie tutaj naprawdę, bo no, nie mam na to pomysłu. Ja uważam, że na pewno ja jestem za tym, żeby więcej zarabiali i uważam, że tutaj budżet państwowy i to jest ważny element. Uważam, że teraz akurat mamy fajne szczęście, Tadek ma naprawdę taką nauczycielkę z dużą pasją i to w tych początkowych to ta główna nauczycielka wychowawczyni robi 90% roboty, bo pewnie gdyby jej nie było, to bym już myślał, no. Także jest to bardzo ważna rola i dla tych dzieci, potem dla przyszłości tych ludzi i ergo naszego kraju. Więc uważam, że tutaj to bym nie oszczędzał. Przykład Finlandia, tak o tym się często mówi, no oczywiście to łatwo, Finlandia, mniejszy kraj, mniej ludzi itp. itd. Natomiast no jest. Ale co masz na myśli, jeśli chodzi o Finlandię? Bo, no, Finlandia jest pokazywana jako jakiś taki przykład, gdzie ta edukacja działa bardzo dobrze. Natomiast chyba tam, jeśli się nie mylę, nie mam dokładnie danych, wiem, no to jest takie trochę anegdotyczne, no tam nauczyciele zarabiają po prostu najwięcej nawet do kosztów życia porównując, tak? Mm-hmm. Także tam ten zawód to jest po prostu no, wysoce uznawany. Znaczy, mi się wydaje, że zarobki nauczycieli w Polsce są zwyczajnie skandalicznie niskie, ale to jakby dotyczy wielu sfer strefy budżetowej, nie wiem, policjantów, pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ci ludzie, w szczególności jeśli chodzi o edukację, powinni zarabiać znacząco więcej. I on top of that powinny być jakieś incentywy, nie? W sensie jakby nie mówię either or, ale no, zwyczajnie niska pensja jest trochę okazaniem braku szacunku do tego zawodu, więc jeśli nie możemy oczekiwać, jeśli nie mamy szacunku do osoby, nie? Więc tak mi się wydaje. Przykładowo duży temat. Duży SGH, temat, którym można by długo rozmawiać. Na SGH-u wybieraliśmy wykładowców, do których chcielibyśmy się zapisać na dany przedmiot, więc to poniekąd był jakiś sposób oceny tych wykładowców. Wiadomo było, do kogo najwięcej studentów chciało się zapisać, i potem nie każdy student dostał się do tego wybranego wykładowcy, więc to jest na przykład jeden ze sposobów. I ja się zgadzam z tym, że jakaś forma wynagradzania nauczycieli, którzy chcą lepiej, powinna być, ale to jest ciężki zawód, wymaga zaangażowania, wymaga serca i myślę, że mam nadzieję, że się nasz nowy rząd wywiąże z tej obietnicy. Okej. To co, kończymy chyba, nie? Bo o tej edukacji porozmawialiśmy. Za dużo głosów eksperckich tutaj nie było, bardziej, nie, że tak powiem, nasze odczucia i nasze doświadczenia, ale mamy nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę, no bo też trzeba przypomnieć, że edukacja jest jednym z czynników długoterminowych, które są jednym z lepszych prognostyków do przyszłego wzrostu PKB kraju. I po prostu małe wydatki na edukację, tak z punktu widzenia makro, przekładają się na w przyszłości niższe PKB. I może tym zakończmy. W takim dzięki razie, w związku z tym dziękuję Wam za kolejny odcinek. Następny odcinek będzie, że tak powiem, małą rocznicą, bo będzie to odcinek numer 10. W takim razie dzięki Kasia, dzięki Andrzej i do zobaczenia za tydzień. Dzięki, do zobaczenia. Hej.